Zakup nowych karetek to dla szpitala historyczny moment. Do tej pory były to zakupy, które zabezpieczały takie najbardziej istotne problemy. Była to jedna karetka, która zawsze nam brakowało jednej, dwóch karetek. W tej chwili mam takie przeczucie, że skończyły się problemy, że karetka nie dojechała, bo zepsuła się po drodze, że doszło do awarii, że musieliśmy ściągać po kilku godzinach karetki zastępcze. Myślę, że ten etap w historii tutaj SOR-u mamy za sobą. Pojazdy zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Karetki mają możliwość m.in. zabezpieczenia niewydolności układu krążenia oraz układu oddechowego i pełnego monitorowania, co umożliwia bezpieczny transport pacjentów z zagrożeniem życia do innego ośrodka. W tej chwili Kościerski Szpital w swoim taborze ma 4 karetki. Jak informuje Wiktor Heidenreich, prezes zarządu lecznicy, 2 stare pojazdy wkrótce zostaną wyremontowane. To jest zupełnie inny świat w tej chwili. To poprzednie karetki to jest na przykład przebieg ponad 400 tysięcy kilometrów, a nawet jeszcze więcej. One sobie były wielokrotnie łatane, one były wielokrotnie naprawiane, obrabiane, już co tylko było można. No, mało tego, bardzo często zdarzały się takie sytuacje, że myśmy ściągali te karetki z różnego rodzaju miejsc, one po prostu już były bardzo mocno zużyte. Dlatego tam te karetki idą w tej chwili do naprawy, a te już będą służyły już normalnie społeczeństwu. Koszt zakupu nowych pojazdów wraz z wyposażeniem wyniósł łącznie 976 644 zł brutto.